Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Różnica logarytmu podstawie 3 z 9 odjąć logarytmu podstawie 3 z 1 jest równa. Odpowiedzmy sobie na pytanie najpierw, ile to jest logarytmu podstawie 3 z 9. Czyli 3 do jakiej potęgi daje nam 9? No 3 do potęgi drugiej, czyli odpowiedzią ta wartość to jest 2. Tutaj mamy 2. Drugie pytanie. Logarytm o podstawie 3 z 1, ile to wynosi? To jest jakieś powiedzmy x. Czyli 3 do jakiej potęgi daje nam 1? 3 do jakiej potęgi daje nam 1? 3 do potęgi zerowej, czyli x musi być 0. Tutaj jest odpowiedź, że to jest 0. Czyli wychodzi w sumie, że mamy 2 odjąć 0, czyli 2, odpowiedź C.